Chcąc podreperować nadwyrężony wojnami skarb państwa, Bolesław Chrobry poprowadził jeszcze w tym samym roku wyprawę na wschód przeciw księciu Jarosławowi. Wspierany przez 300 rycerzy przysłanych przez cesarza oraz 500 wojów Stefana Węgierskiego, Bolesław odniósł wspaniałe zwycięstwo. Jarosław uciekł do Nowogrodu, a Chrobry wkroczył do Kijowa, gdzie doszło do zorganizowanej i żywiołowej grabieży. Była to typowo wyprawa łupieszcza. Wobec rosnącego oporu miejscowej ludności, Chrobry wnet wycofał się, osadzając na tronie swego zięcia Świętopełka. Wyprawa ta oprócz sławy, łupów i olbrzymiej liczby brańców zapewniła Bolesławowi wieczną nienawiść na Rusi.